Seria katolickie podsumowanie tygodnia ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu, które utrzymujemy od naszych widzów. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wsparcia nas poprzez portal Patronite. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Szczęść Boże. Witamy Was w kolejnym katolickim podsumowaniu tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu. Watykan o święceniu kobiet. Nowe stanowisko kościoła w sprawie wielożeństwa. Oraz. Nadchodzi posługa księży robotów. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Watykan o święceniu kobiet. Francuska zakonnica, siostra Nathalie Beccar, przyznała w rozmowie z niemieckim tygodnikiem kościelnym, że jest możliwość, aby o jakonacie kobiet decydowały kościoły lokalne. Zwróciła ona uwagę na to, że Sobór Watykański II ustanowił diakonat stały dla mężczyzn, jednak to konferencją biskupów i diecezją pozostawiono swobodę decydowania w odniesieniu do tego, czy chcą go wprowadzić. Podkreśliła także, że z perspektywy globalnej istnieją już różne formy posługi. Synod, cytuję, mógłby jeszcze bardziej podkreślić tę różnorodność poprzez dalszą decentralizację. Cytowana zakonnica zatem nie tylko opowiedziała się za nieakceptowalną z perspektywy katolickiej możliwością udzielania kobietom święceń wyższych, będących wstępem do kapłaństwa, ale również za tym, by pozostawić w tej kwestii dowolność lokalnym biskupom. Podkreślmy, że siostra nie jest przypadkowo cytowaną w mediach osobą, ale bardzo wysoko postawioną kobietą o niemałych wpływach w Watykanie. Należąca do bezhabitowego zgromadzenia sióstr Xaverianek Bekar w 2021 została mianowana przez papieża Franciszka jedną z dwóch podsekretarzy Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów w Rzymie. Jest pierwszą w historii kobietą, która może uczestniczyć w głosowaniach podczas obrad Synodu Biskupów, a magazyn biznesowy Forbes uznał ją za jedną z najważniejszych kobiet na świecie po 50. roku życia. Nie ulega wątpliwości, że siostra nie znalazła się na tym stanowisku przypadkowo. Niech to będzie świadectwem zapomnianej przez wielu tradycyjnych hierarchów prawdy o tym, jak istotne jest budowanie wewnątrz Kościoła stronnictw i struktur. Tą właśnie drogą moderniści osiągnęli sukces w procesie destrukcji Kościoła, który i dziś jest kontynuowany. Jeśli chcemy go skutecznie odeprzeć, kluczowe jest podjęcie strategii odebrania niszczycielom wiary katolickiej. Ważnych pozycji w strukturach Kościoła. Nowe stanowisko Kościoła w sprawie wielożeństwa. Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru utworzyło specjalną komisję, która, zgodnie z zaleceniami Synodu, zajmie się teologicznym i duszpasterskim rozeznaniem poligami oraz posługą duszpasterską wobec osób żyjących w wielożeństwie. Sekretarz Generalny Sympozjum powiedział, że komisja przedstawi wyniki swojej pracy w lipcu bieżącego roku. Jeśli biskupi zgodzą się z tymi wynikami, zostaną one przesłane do watykańskiej dykasterii do spraw nauki wiary. Następnie rozpoczną się dalsze rozmowy między dykasterią i naszą komisją, aby wypracować konsensus i ostateczną decyzję w tej sprawie, zapowiedział duchowny. Jak podała katolicka agencja informacyjna, kościół od zawsze uważał poligamię za złą, nie do pogodzenia z wartościami chrześcijańskimi i sprzeczną z prawem moralnym. Mimo tego, cytuję, Rozważania afrykańskich biskupów nad poligamią skupione są głównie na pytaniu, co Kościół powinien zrobić w kwestii dopuszczenia do sakramentów osób żyjących w wielożeństwie. Według powyższych informacji istnieje możliwość, że Kościół postawi kolejny przełomowy krok na drodze destrukcji wiary katolickiej. O ile bowiem wydana niedawno przez Watykan deklaracja o błogosławieniu par jednopłciowych stwierdza, że aby kapłan mógł pobłogosławić osoby żyjące w grzechu, nie wymaga się od nich uprzedniej doskonałości moralnej. W tym przypadku natomiast porzucenie życia w grzechu nie będzie już wymagane nie tylko do udzielania błogosławieństwa, ale do samej możliwości udzielania sakramentów w świętych kościołach. Cud świętego Januarego Tak jak się spodziewano, powtórzył się cud świętego Januarego. 4 maja w sobotę o godzinie 18.38 w Bazylice Świętej Klary podczas mszy świętej celebrowanej przez arcybiskupa Dominico Bataglieł doszło do przemiany relikwii krwi świętego Januarego z formy zakrzepniętej na płynną. Cud ma miejsce zwykle trzy razy do roku, w tym również w sobotę przed pierwszą niedzielą maja. Gdy krew męczennika Januarego zmienia swoją formę, od wielu wieków wierni upatrują w tym błogosławieństwa patrona Neapolu na nadchodzący czas. Nadchodzi posługa księży robotów jak podała katolicka agencja informacyjna, działająca w El Cajun w Kalifornii, organizacja Odpowiedzi Katolickie, zajmująca się ewangelizacją i apologetyką, za pomocą sztucznej inteligencji stworzyła sztuczną postać katolickiego kapłana ojca Justyna, którego zadaniem było udzielanie odpowiedzi w sprawach wiary i teologii. Prezes organizacji powiedział o motywach takiego działania, mówiąc: cytuję. Wybraliśmy tę postać, aby połączyć substancjalną wiedzę teologiczną z pewnymi oznakami szacunku, jakim wierni darzą duchownych. Koniec cytatu. Pomysł został jednak skrytykowany przez wielu wiernych i duchownych. Ksiądz Mike Palmer w odniesieniu do sytuacji napisał na platformie X: Ubranie pozbawionego duszy awatara w sutannę powoduje tylko zamęt i prowadzi do kpin z działalności, która naprawdę jest wspaniała. Koniec cytatu. Szybko okazało się, że sztuczny ojciec Justyn nie był dobrym pomysłem. Zdarzyło mu się bowiem udzielić odpowiedzi błędnych lub kontrowersyjnych. Stwierdził na przykład, że można ochrzcić kogoś używając zamiast wody napoju energetycznego Gatorade. Ojciec Justyn po dwóch dniach swojej posługi został w cudzysłowie zdymisjonowany. Sam awatar działa jednak na ten moment na tych samych zasadach, jednak już nie jako ojciec Justyn, ale po prostu Justyn. Być może dzięki temu dziwacznemu ekscesowi zwiększy się świadomość potrzeby prawdziwej posługi kapłańskiej, która w całym zachodnim świecie drastycznie maleje, wszak nowo wyświęcanych kapłanów jest coraz mniej. Nie tak dawno wspólnoty protestanckie powołały w cudzysłowie do życia pastora stworzonego przez sztuczną inteligencję, który odprawił dla nich nabożeństwo. Kto wie, czy i katolicy w obliczu kryzysu powołań, na fali skrajnie modernistycznej mentalności nie wpadną na równie absurdalny pomysł. Przechodzimy do sekcji ogłoszeń. W tym tygodniu na kanale już na pewno ukażą się dwa filmy. W zeszłym tygodniu nie puściliśmy filmu Natalii ze względu na to, że był weekend majowy i zauważyliśmy, że zainteresowanie kanałem w tym czasie było mniejsze, i stwierdziliśmy, że nie będziemy rzucać tego filmu Natalii w tamtym czasie. Zamiast tego ukazał się mój film na temat zagadkowych profanacji, które miały miejsce w Polsce w ostatnim czasie. Do którego serdecznie teraz odsyłam, a w tym tygodniu ukaże się mój film na temat odbudowy świątyni jerozolimskiej i tego, co mówili o niej święci i ojcowie Kościoła oraz pismo święte. A w piątek ukaże się mój film i opowiem Wam o apelu biskupa Stricklanda na temat pewnego błędu Watykanu w odniesieniu do naszej katolickiej wiary. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite, gdyż ta seria ukazuje się dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Możesz też nas wesprzeć pojedynczą wpłatą bez podawania danych przez portal Tipli. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie. Zachęcamy również do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!